5 minut przed końcem tego meczu było 82-63 dla Anwilu Włocławek, czyli od tego czasu seria 2-21. Coś nieprawdopodobnego, z 19 punktów różnicy na remis wrócił tutaj Tref. Brawo dla Sopocza. I teraz jeszcze nie może grać do końca Anwil, ale wykorzystuje jak najwięcej z tych 28 sekund, biorąc piłkę na całym boisku. Roten, Dał, Simon, Frejmanis i Szewczyk. Obrona strefami w wykonaniu Trefla Sopot. Roten. No, zgubił piłkę, nie odzyskał ją jeszcze. Zostały sekundy, Roten za trzy, niecelnie. Jest, ucieka Łukasz Kolenda w ostatniej sekundzie, faulowany przez Tonego Rotena. Jest pół sekundy do końca. Jeśli Andy to, jeśli Łukasz trafi choć jeden wolny, to Tref to może wygrać. Ależ błędy Rotena w kozłowaniu. Brak zbiórki i znowu kontra. Jeszcze będą sędziowie oglądać tę akcję, bo trzeba tutaj zegar ustawić. Zobaczmy, tu w banalnej sytuacji zagubił się Roten. Tak, i zostało bardzo niewiele czasu, a więc zdecydował się na rzut trzypunktowy. I znowu nikt nie wraca. Za Kolendą jest faulowany bez wątpienia Łukasz Kolenda przez Tonego Rotena. To może być nawet faul niesportowy. Zobaczmy, jak to sędziowie interpretują. Widzieliśmy też, że chyba będzie tak. I to jest faul niesportowy, który praktycznie uniemożliwi Anwilowi tutaj odzyskanie piłki. Roten ma 5 fauli. Kolenda ma 2 rzuty wolne i Tref będzie miał jeszcze piłkę. Jeszcze ustawienie zegara będzie zmienione. Sekunda i 30 do końca. Wow! Co za powrót Trefla do żywych i szansa na sensację. Zobaczmy, ten chłopak, 20-latek z Ełku, teraz patrzy już teraz na piłkę. Już tylko widzi piłkę i kosz. Już jest koncentracja maksymalna. A jak dzisiaj sobie radził na linii rzutów wolnych? Wszystkie rzuty trafił. Pięknie. Łukasz Kolenda, nadzieja polskiej koszykówki, nam się tutaj dzisiaj pokazuje ze znakomitej strony w czwartej kwarcie. Jak Rzeszon był szybki, 6 na 6 z linii, 14 punktów, 11 w czwartej kwarcie, 7 asyst. Pierwszy rzut celny. Toczyła się piłka do kosza. Marcin Stefański szaleje. Drugi też celny. Takie problemy miał na linii w Mistrzostwach Europy w tym sezonie do lat 20. Łukasz Kolenda taką formę przygotował na sezon. 2 punkty przewagi Sopocian. Błyskawicznie faulu potrzebuje Anwil. A dobrego podania i utrzymania piłki potrzebuje Tref. To wyjdzie do tego podania. Już piłka uruchomiona. Paweł Leończyk i Kolenda. Jeszcze rzut już po czasie. To jest koniec. Wielka sensacja. Ogromna sensacja we Włocławku. Wygrywa Tref Sopot z Anwilem. Mecz, który właściwie był już nie do wygrania. Gwiszczą kibice, ale ja bym wolał, żeby tutaj oklaskiwali na stojąco zespół Trefla, bo oni zrobili rzecz niewiarygodną. Tak, bez dwóch zdań. Od nas wielkie brawa.